takie zwycięstwo w Opolu w takich okolicznościach, szczególnie przegrywając 2-10, to chyba też daje takiego kopa i uskrzydla zespół. No, mam nadzieję, że tak będzie. Tak każdy mówi, ale no to po części jest prawda, bo w pierwszej połowie, szczególnie te pierwsze 15 minut, czy tam jak ktoś powiedział 13 chyba, bo w 13 czy 14 minucie było 10-2 dla Opola, no graliśmy... Może nie graliśmy źle, bo te sytuacje mieliśmy, ale po prostu no, byliśmy też nieskuteczni w obronie. Jak graliśmy, to pole w ataku wszystko im wychodziło, bo albo rzucali z kontry, albo z ataku pozycyjnego, więc nie mogliśmy troszeczkę znaleźć na nich sposobu. Ale tak naprawdę też te cztery bramki, które rzuciliście z rzędu właśnie przy stanie 10-2, to był chyba właśnie klucz do tego, żeby móc w ogóle powalczyć w tym meczu. No to prawda, bo mówię, jakby ta na przerwę byśmy schodzili z minus 8 albo nie daj Boże jeszcze minus 10, no to by było naprawdę ciężko. A tutaj chwała chłopakom, że przy tym wyniku 10-2 rzuciliśmy pod rząd 4 bramki. Mieliśmy jeszcze sytuację, bo mieliśmy przecież jeszcze 2 karne, ale ten wynik zupełnie inaczej zaczął wyglądać i myślę, że wtedy zapaliła się taka iskierka, że ten mecz jeszcze można wyciągnąć. No a poprawiliście to po przerwie, bo tak naprawdę te kilka bramek z rzędu. Co zrobiliście właśnie, żeby te drugie połowy były lepsze w waszym wykonaniu niż te pierwsze 3 mecze? Znaczy no my chcemy zagrać zawsze równe, dobry mecz chcemy zagrać i żeby te połowy były równe i najlepiej, żeby to się kończyło zwycięstwem. Wiemy, że zawsze ten przeciwnik ma takie same cele na mecz. No w przerwie sobie powiedzieliśmy kilka rzeczy i nie było to jakoś tam, że było głośno, tylko po prostu powiedzieliśmy sobie, co mamy robić, jak i dlaczego teraz to nie wychodziło. Było to widać, że w obronie zaczęliśmy grać bardziej agresywnie, nie byliśmy już tacy pasywni. W ataku też po dobrej obronie wyprowadziliśmy kilka kontrataków i w pozycyjnym też rzuciliśmy kilka bramek i to się przełożyło na taki wynik, a nie inny.